Niezwykle ciekawie i zarazem atrakcyjnie zapowiada się program wrześniowych wydarzeń muzycznych w Kielcach. O planach związanych z organizacją w piątek i sobotę 7 i 8 września Festiwalu Muzyki Tanecznej w Amfiteatrze na Kadzielni mówił prezydent Wojciech Lubawski podczas spotkania z dziennikarzami. Festiwal jest najnowszą produkcją Telewizji Polskiej SA, a na scenie pojawią się artyści oraz zespoły reprezentujące nurty polskiej i zagranicznej muzyki disco i dance. To jest bardzo wdzięczny obszar, muzyka. I dzisiaj wiążąc się z Telewizją Polską, mam nadzieję, że zrobimy to najlepiej jak możemy. To telewizja ma fachowców, ma tych, którzy wiedzą co zrobić, żeby być popularnym. A chciałbym, żeby taką popularność zyskała Kadzielnia, bo to jest obiekt, który wzbudza zachwyt wśród tych, którzy przyjeżdżają tutaj. Ale w Polsce jest mało znany, trzeba to powiedzieć. Więc dzisiaj wśród wielu imprez i festiwalowych, i wielu koncertów, będzie taka impreza, gdzie przez dwa dni cała Polska będzie nas oglądała i mam nadzieję, że wejdzie ona na stałe do kalendarza telewizji naszego miasta i Kadzielnia zyska to, na co zasługuje. To wydarzenie jest efektem ubiegłorocznej wizyty w naszym mieście prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego i jego deklaracji o współpracy z miastem przy organizacji dużych produkcji. Razem z panem prezydentem Wojciechem Lubawskim pod koniec maja w zeszłym roku pokazywaliśmy prezesowi Telewizji Polskiej, panu Jackowi Kurskiemu, tą piękną, niezwykłą scenerię Kadzielni, ten piękny, wielki amfiteatr na Kadzielni, bo to jest największy amfiteatr w Polsce, tak jeżeli chodzi o powierzchnię sceny, jak i o widownię, może pomieścić 5,5 tysiąca widzów i cieszymy się, że pan prezes Jacek Kurski był pod wrażeniem tego amfiteatru. Pierwszym efektem tej współpracy był ubiegłoroczny koncert pod nazwą Gwiazdy Letniego Nieba. W tym roku będzie to Festiwal Muzyki Tanecznej. Tym kolejnym owocem tej wizyty jest wieloletnia współpraca Telewizji Polskiej z miastem Kielce. Umowa została podpisana na 3 lata, ale oczywiście z możliwością przedłużenia na kolejne lata. To jest doskonała promocja Kielc. Kielce stają się miastem muzyki, różnorodnej muzyki, różnorodnych form muzycznych. To jest doskonała promocja Kielc, bo liczymy na to, że przyciągnie tysiące Polaków, tysiące osób z całej Polski, tysiące fanów muzyki tanecznej z całej Polski, a także nasze Kielce, to piękno Kielc i piękno Kadzielni będą mogły oglądać miliony widzów w całej Polsce przed telewizorami. Producentem i podmiotem odpowiedzialnym za artystyczny kształt wspomnianego wydarzenia jest TVP. Miasto Kielce jest partnerem strategicznym. Miasto jest organizatorem imprezy masowej, musi zapewnić sprawny przebieg, bezpieczny przebieg. Nie ukrywam, że te ostatnie kilkanaście miesięcy skoncentrowaliśmy swoje wysiłki na wynegocjowaniu umowy i warunków współpracy. Dlatego też nie było czasu na to, żeby również współuczestniczyć w tworzeniu programu artystycznego, ale bardzo chciałbym, żeby w kolejnych latach, mając już ten fundament umowny, żebyśmy odpowiednio wcześnie mogli również współpracować albo przynajmniej mieć swoje głosy przy tworzeniu programu artystycznego na kolejne lata. Ruszyła już sprzedaż biletów na to wydarzenie. Można je kupić m.in. u partnerów afiliacyjnych e-bilet.pl i w biurze podróży w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 26. Obok wspomnianego festiwalu w kolejne weekendy września odbywać się będą inne muzyczne wydarzenia. 1 i 2 odbędzie się festiwal Lawrence Hammond Pro Memoria, a wystąpią m.in. Andrzej Zieliński oraz trio Wojciecha Karolaka. 2 tygodnie później, w trakcie 6 edycji Festiwalu Kielce rokują na Kadzielni, usłyszymy m.in. Kult, Nosowską, Focus z Holandii, brytyjskie Atomic Rooster oraz 10 Years After. Wreszcie koniec września to tradycyjnie spotkanie z jazzem przez duże J, czyli Memorial to Miles, a w programie koncerty m.in. Tria Mosdżer, Danielson Fresco oraz Michała Urbaniaka.